шаленства. Так мало місця на невеликій пристрішені, будучи як щоколи особи не знаю, бо тут przecież jest Warszawa 3-milionowa. To co to може бути в такій дюжі? Zobacz, nienawiść, kaszel, pochrumkiwanie, baczenie, buczenie. W świecie cygan może dojść do gadów, sług szatana diabła. Co tu może być? Jakie mogą być wibracje złe, które prowadzą do raka? Także długo tutaj nie żyją. Tu nie jest Ameryka, tu nie Anglia, tu nie jest Anglia, Ameryka, Białystok, nie ma Mormonów, nie ma prawosławnych, nie ma świadków Jehowy, nie ma Ewangelików, proszę Państwa. Są to te dziady. Anitka mówi, że zobacz, jakie one głupie te dziady. Przebija ten pałac kultury, ten fiolet jakimś światłem, to wszystko uświadamiając, że tutaj czegoś brakuje, jakiegoś światła brakuje. To był taki koncert, proszę Państwa, byle jaki, podudnili, popukali, Polaczki, zadowolone w katolickiej Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, tutaj Gdańskiem, a Krakowem. Strasznie się cieszy Warszawa z byle czego, proszę Państwa, na ciasnej przestrzeni, jak ten Janek Witek mi puknie do ucha, to mnie ucho boli, bo on nie rozumie, że to za blisko i za głośno, czyli że za dużo tutaj tych bloch i że za bardzo wrzeszczą. No to rzeczywiście od stresu Kwaśniewska w książce pisała, że rak się bierze, rak się robi, proszę Państwa. Także Radio Tok FM Eurokoncita Ekstra o chorobach dzisiaj 16 maja nadaje. 2000, proszę Państwa, 15 już roku w samym centrum Warszawy przyjdź na rocznicę pierwszą.